ISO, witam! Kolejny odcinek z Kolony Survival. O co chodzi w Kolony Survival? To taki symulator średniowiecznej wioski, gdzie cały czas się rozwijamy. Zdobywamy nowych mieszkańców, zdobywamy nowe technologie. Przy tym, co nas atakują, nas zombiaki, więc trzeba cały czas rozwijać obronę i uważać, bo poziom zagrożenia ze strony tych zombiaków cały czas rośnie w miarę jak nasza wioska się rozwija. To tyle, zaczynamy. Dzisiaj zajmiemy się rozwijaniem wioski, to znaczy, będziemy troszeczkę budować i wydawać punkty. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby zwiększyć obszar banneru, żebym mógł więcej zbudować. Dodałem też dwóch górników między odcinkami, tak żeby więcej osób mi kopało cegły po prostu, żeby mi się materiał nie skończył. Więc od tego zacznę wyjaśnienia. Wydam od razu kolony pointsy sobie. Tylko tak, points efficiency bym sobie kupił, ale nie stać mnie. Muszę mieć więcej miejsca, capacity. O upgrade będę miał co? 4000 kosztuje, będę miał 6000. Git. Dobrze, więc teraz będę mógł zgromadzić więcej punktów naraz. Dzięki temu będę mógł kupować droższe rzeczy. To bardzo, bardzo ważne. Mm, dorzucimy sobie tylko wieśniaków szybko. Yy, kolonia cyk, cyk. I niech oni pracują, bo. O, czy ja nie zatrudniłem jeszcze jednego? A, trzeba łóżko jeszcze postawić. No dobra, dobra. Już to ogarniamy. Yy, bardzo to jest ważne, że każdy wieśniak musi dostać swoje łóżko. Tak mówię, gdyby były jakieś nowe osoby, które nie ogarniają na przykład tej gry jeszcze. No to wygląda to tak, że ludzi zatrudniamy I oni dla nas pracują Ale wcześniej trzeba im przygotować miejsce pracy I przygotować im miejsce do życia Czyli w sumie łóżko do spania I, i tyle Trzeba się też martwić o to, żeby było żarcie w kolonii Ale to, to raczej u nas na razie jest na chillku W sensie nie brakuje nam żarcia To jest moja kopalnia, oni sobie tutaj kopią Wiem, wiem jak to wygląda <laughs> Dlatego tutaj nie schodzimy <laughs> No prawdę Rzadko tam zaglądam, no Rzadko, dobra, bierzemy ziomka Jakiś komunikat był. Yy, kuźnia! Kuźnia jest gotowa do ukończenia, fajnie. Nauka mi się skończyła w takim razie. Bardzo dobrze, bo długo na to czekałem. Chyba ze trzy odcinki czekałem, aż się to zrobi. Więc mamy wytworną kuźnię. Cyk. Dzięki temu będziemy o krok bliżej naszego glidera. Teraz potrzebujemy zrobić to, warsztat rusznikarza. Żeby zrobić warsztat rusznikarza wymagany jest jeszcze ten worek. Ten tutaj. I do tego mamy żelazny miecz, strzały z brązu, łuk i worek materiałowy. No takie rzeczy to ja mam bez problemu. Więc niech on sobie to wszystko robi on sobie na spokojnie to robi, a ja, tak jak obiecałem, zajmę się jeszcze robieniem tego muru, bo to bardzo ważne. Już mam 2200 punktów zgromadzonych, bardzo szybko oni to gromadzą. W sumie moja kolonia jest całkiem spora, to pewnie dlatego, no nie? Dobrze, w pierwszej kolejności wezmę się za te wieże, bo one wyglądają po prostu smutno, że są takie niskie, bardzo im brakuje i wiecie. I dużo komentarzy było też na ten temat, że podniósł te wieże, będzie dużo lepiej wyglądało i ja się zgadzam, oczywiście, będzie dużo lepiej wyglądało. Ale też taki był w sumie plan, żeby te wieże były wysokie. Dobra, te drzwi zrobimy takie dwa na dwa, trochę może i ciasne, ale. Yy, to ma być struktura obronna. Więc wiecie, tutaj te, te drzwiczki. I tak one wyglądają paskudnie, bo to są takie na przestrzał. Brakuje takich jakichś kątowych locków, ale nie schodów, czyli żeby od drugiej strony to było trochę pozamykane. Może coś tutaj dodamy, a może zrobimy pojedyncze. Eee, chociaż tak jest dużo wygodniej chodzić. A, ja się tu. Nie zmieszczę? Nie no, zmieszczę się. Czemu nie mogę przejść tak po prostu? Ze schodka jak się próbuje wejść, to trochę gra blokuje. Ciekawe. Ciekawe. No dobra. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. No i takie to jest budowanie w tej grze. Głównie... Głównie się buduje dużo nowych rzeczy tak naprawdę, bo cały czas trzeba się rozwijać, a żeby się rozwinąć trzeba dodawać nowe rzeczy. Wszystkie te pola, które tutaj są, musiałem oznaczyć zbudować Domki dla wieśniaków, piwnice dla wieśniaków, kopalnie. Cały czas trzeba im coś zbudować. Nie ma, że za darmo się zrobi. E, dobra, myślę, że na taką wysokość to już chyba będzie OK. Też nie chciałbym przesadzić z tą wysokością, kiedyś to tłumaczyłem. E, chodzi o to, że z tej wieży fajnie jakby ucznicy strzelali do zombiaków kiedyś, jakbym ich tu postawił. No i nie chcę robić tych wieży za wysokich, żeby się nie okazało, że ci wieśniacy e, nie dostrzelą po prostu do samej góry. Bo będzie, znaczy, nie dostrzelą z dołu, z góry do dołu. Bo będzie po prostu za wysoko, no nie? Więc tego byśmy nie chcieli. Czy ja tam doskoczę? O, git, bardzo ładnie. Dobra, czyli tutaj jeszcze dwie, tak, tak. Myk, 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 myk. I zaraz zajmiemy się schodami. Bo to też jest istotne, żeby te schody nam dobrze wypadły. Bo teraz nie wiemy, jak one wypadną jeszcze. E, e, I to też jest ważne, żeby się dobrze to zgrało. Chętnie bym zrobił sobie schodek tutaj. żeby tu było do góry od razu. Albo tutaj. Tylko zobaczę, czy to nie będzie przeszkadzało we wchodzeniu. O, tutaj jest git. Dobra, to zrobimy tak, że, że tutaj będzie schodek. Strzałka w tą stronę, cyk, cyk, cyk. A, widzicie, tutaj. O, się idealnie. Ej, no ładnie. Ładnie, nawet. Nawet to ładnie wyszło. Czekam na komentarze, że ładnie wyszło. Widzowie, kochani. Yy, nie, no kozak jest. Dobra, tylko że tu chcemy drewno, a nie skałę. Chociaż z drugiej strony nie. Damy tutaj cegły. Damy tutaj cegły z uwagi na to, że tu już jest dach, który ma być wytrzymały. Jakby tutaj z katapulty ktoś mi przywalił, to żeby to nie, 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 nie padło od razu, no nie? Myślę, że zrobimy takie flanki, flanki, planki. Flanki, flanki, wiecie o co mi chodzi, no nie? To je zrobimy tak. Będą bardzo ładne, moim zdaniem, żeby one też nie były za małe. I ja je trochę y upiększę później jeszcze dodatkowo. Coś wymyślimy na pewno. Myślę, że najlepiej byłoby tak dodać y te. Schodki. Schodki w ten sposób dodać i, i, i to już będzie coś. Nie wiem jak zrobić z tymi kanciastymi. Może na nich nic nie będę dawał. Albo w ogóle te zdjąć, a zostawić tylko te środkowe. Tak, bo łuczników trzeba będzie gdzieś stawiać jeszcze, no nie? Zrobię na razie tak. Zobaczę jak to będzie z daleka wyglądało. Co jeszcze bym chciał zrobić, to puściłbym tak, że z każdej strony jak jest ta o, flanka, to żeby ona była jakoś w ten sposób. Może, może trzy w dół? Może trzy w dół, a może bym tam zrobił schodek? Tylko żebym się jeszcze nie zabił przy tym. Oj, prawie się zabiłem. Jak to powiedziałem, to prawie... Prawie sobie zrobiłem na tyle kuku, żeby moja postać zginęła. Eee, więc zjem sobie jeszcze. Bardzo dużo muszę zjeść. Eee, muszę zacząć ko korzystać z desek. Nie no, mega mnie to będzie wkurzało. Mega mnie to będzie wkurzało, więc zrobię chyba takie wejście. Że ono się tak będzie jakby... Trochę skręcać, no nie? O. No, coś takiego. Coś takiego na razie zrobię, żeby mi nie zdenerwowało. E, o co mi chodzi? Chyba, że mógłbym jeszcze zrobić coś takiego. Że tu i tu dać. O, jeszcze lepiej to wygląda. Jeszcze lepiej to wygląda, tylko trzeba uważać z tą e, kratką na dół. No ile ona jest? Ona jest jeszcze wyżej trochę. Czyli tak, dwie tutaj i tu trzecia. I teraz, teraz to ma sens. Teraz to wygląda ładnie. To teraz wygląda ładnie. Przynajmniej tutaj na oko. Zobaczymy, jak z dołu będzie wyglądało, bo to też jest ważne, jak to na dole będzie wyglądało, jak sobie będę patrzył na tą wieżę. Ale wydaje mi się, że jest okejka. Okay wydaje mi się, że jest okejka. Okay w ogóle bardzo chętnie bym przeczytał Wasze komentarze na temat tego, czy lubicie to odcinki zbudowania, bo ja powiem szczerze, lubię sobie pobudować w tej gierce. To pytanie, czy Wy lubicie to oglądać. E, Okej, okay. i te kanciaste bym też dał. Też bym dał, bo to doda takiego kolistego e, akcentu jakby. Bo ten leci tutaj, tu skręca znowu i robi takie kółeczko, jakby wiecie. Moim zdaniem fajnie to wygląda. Taka wieża fajnie wygląda. Moim zdaniem, eee, tylko teraz z dołu zobaczymy, jak ona wygląda rzeczywiście. bo zanim zejdę na dół, to jeszcze bym dał gdzieś pochodnie. Pytanie, gdzie by dać, żeby one dobrze wyglądały? Jedną na środku. Jedną na środku dam i to będzie pewnie kozak. Dobrze. Eee, dobra, żebym sobie krzywdy nie zrobił, zejdę tędy. Tu zrobiłem sobie takie wejście. A, już je zdążyłem schować. No dobra. To... Chodzi o to wejście, takie. Takie wejście, że mógł tutaj wskoczyć. Zombie tutaj nie wejdą, ja sobie wejdę bez problemu. Teraz pytanie, jak to będzie wyglądało od boku. No powiem wam. Powiem wam, że mi się podoba. Mnie się, mnie się naprawdę podoba. Jeszcze mam jeden koncept, co zrobić, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Tak mi się zdaje, że mógłbym. Chociaż chyba by wyszły za szerokie wtedy. Teraz jest kozak. Co ja bym chciał zrobić? Żeby one były jeszcze bardziej cacy, to bym ściął tutaj rogi. Mniej więcej odtąd, dotąd, żeby w ogóle rogu nie było, tylko żeby same ściany były. To zaburzy trochę kwestię drzwi i trzeba będzie je trochę inaczej zmodelować. Ale moim zdaniem to będzie kozacko wyglądało. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Tak mniej więcej odtąd, żeby tu dotąd w ogóle nie było tego boku. W ogóle żeby go nie było. A może i nawet do samego dołu? Albo albo nie. Jak są trzy kratki na górze, to zostały trzy kratki na dole. Czyli odtąd. O! Tyk. Teraz ta wieża, moim zdaniem, się stała dużo bardziej smuklejsza. Po prostu ładniej wygląda. Yy, problem będzie wtedy, jak ja będę chciał zrobić te. Kurde, dajcie mi spokój. Yy, jak ja będę chciał zrobić drzwi, bo wtedy będzie na pewno problematycznie. Tyle? Raz, dwa, trzy, tak? Trzy zostały. Dobra, ja chyba wybiję te zombiaki, bo one za mną tu biegają cały czas. I później, jak one dotrą do bramy, a dotrą, to taką całą grupą, i wtedy będą mieli problem moi łucznicy. Jak na razie, ja tu trzymam całą falę na, na, na sobie, jakby. Tylko, że jak ta fala uderzy tak naraz, naraz w moich uczniów, to oni ich nie wystrzelają raczej. Raczej nie ma szans tutaj. Powiedziałbym, nie ma szans. Dobra, teraz są dużo większe szanse. Zaraz sobie spojrzę z boku, która mi się bardziej podoba. Tak szczerze, to z dołu bym wywalił całkiem to. Całkiem bym to chyba wywalił. A może nie? Może bym zrobił schodki tutaj. Yy, w ten sposób. O. Kozak. Kozak, kozak, teraz mi się ta wieża podoba. Po prostu nie jest taka kwadratowa, jak ta po lewej. Nie jest taka kwadratowa, jak ta po lewej. Yy. Oczywiście, czekam na Wasze komentarze w tej sprawie, bo pewnie będziecie mieli jakieś tam swoje zdanie na ten temat. Ale ja na razie zrobię tak, jak to widzę. I zobaczymy, zobaczymy jaki będzie efekt finalny o, dla obu wież. Wtedy będziecie mieli dużo więcej pewnie do powiedzenia. Bo będziecie po prostu wiedzieli, jak to wygląda jedna przy drugiej całkiem skończone. Tak. Tak, właśnie. Dobra. I tutaj do dwóch trzeba zostawić, bo jeszcze trzecia wyjdzie do góry, no nie? Ja później przedłużenia te zrobię na górze, więc będzie kozaczek, będzie kozaczek. Dobra, y, kilka zombiaków jeszcze tutaj stłamszę. A ten jeszcze żyje, to jest ten czerwony. Bardzo długo sobie żył. Jak tam reszta? Reszta sobie radzi w sumie. Okej, okay, dobra, może sobie tak bardzo nie radzi, y, jakbym chciał. Dobrze, by było ich trafić może jeszcze. O, o, okej. Okay. Coś atakuje banner, coś atakuje banner. halo. Halo, tu jest czerwony zombiak, nawet dwa. Jajko, kurczę, Ale, ale akcja. Dobrze, że tu przyszedłem w samą porę. No dobra, no dobra, no dobra, no dobra. E, musimy zrobić więcej obronności. I dużo pisaliście komentarzy na temat tego, żebym wywalił płoty, a zrobił dodatkowe dziury. Bo wtedy nie będą zasłaniać te płoty moim łucznikom. I to jest dobry pomysł. Te środkowe płoty ja wywalę całkiem. Dzięki temu oni będą w stanie skutecznie strzelać do zombiaków. Coś takiego zrobimy. Cyk, cyk, cyk. E... Te zewnętrzne płoty później też, ale najpierw zaczniemy od tych. Bo to już dużo zmieni. One mocno zasłaniają po prostu. Poza tym będziemy musieli też dodać zwyczajnie uczników. Kilku uczników trzeba będzie zwyczajnie dodać, bo ich, jest ich za mało. Nie są w stanie obronić tej wioski. Tak sensownie na razie. Ale jak dorzucę ze dwóch jeszcze myślę, że na bokach właśnie to będzie git. Będzie git. Ale to myślę, że obrony sobie wtedy ogarniemy, jak ja już skończę te wielkie budowanie. Bo aktualnie to jest tak, że ja i tak ich będę musiał wszystkich poprzestawiać. To jest duży minus. Że ja i tak będę musiał każdego jednego przestawić. Pewnie, bo trochę zmienię te mury. Przy okazji tego całego remontu. E, teraz tak. Czy potrzebuję to wywalić? Chyba, chyba nie. Chyba bym zostawił. Akurat ten segment bym zostawił. Tak, żeby oni szli za każdym razem w tamtą stronę. Musiałbym tutaj dziurę kopać. A po co dziurę, jak mogę to zostawić, jest git. E, dobra, dobra. Będą skuteczniejsi, jak chodzi o trafianie. Tak mi się wydaje. E, a ja już się zajmę tą stroną wieży, bo to też ważne. Raz, dwa, trzy. Tak, tylko z tej strony ona jest pewnie niższa niż z tamtej, co? Czy jest tak samo? A nie, jest tak samo. Dobra, a to git. To git. To znowu tu. Raz, dwa, trzy. I tutaj drzwi brzydko wypadają. To jest coś, co będziemy musieli ogarnąć. I te górne drzwi też brzydko wypadną. To na pewno. No, dawaj. Pyk, pyk, pyk. To nie jest takie łatwe jak Wam się wydaje, to nie jest Minecraft. <grych> e, no. Dobra, cyk, cyk, cyk. A tutaj, tutaj muszą zostać po trzy, bo tutaj już jest rozszerzone przecież. Dobrze, dobrze. Kozak, kozak. E, te górne drzwi się całkiem zepsuły. Całkiem się zepsuły, i ja to wiem. E, nie wiem, czy bym nie zrobił do boku. Że w tą stronę. Te schodki, no. Lepiej się tutaj kształtuje to Zdecydowanie a W sumie ja sobie zrobię tak, że tu sobie zrobię wyjście A tu wejście takie skakane O i cyk i będzie kozak eee, o to mi chodzi jeszcze Tak I o to Cyk Bardzo ładnie Bardzo ładnie naprawdę podoba mi się Teraz tak, te wejścia się zrobiły paskudne Więc Najlepiej chyba będzie zostawić jedno główne pośrodku Cyk Teraz to ma sens Tu nie ma sensu, bo się wpada jakby w te Schody, ale z zewnątrz wygląda dużo lepiej Z zewnątrz wygląda dużo lepiej I tego się trzymajmy Żeby to z zewnątrz wyglądało spoko Ja sobie mogę przeskakiwać Nie ma problemu Czemu tutaj jest to? A, bo jeszcze tego nie ściąłem, to dlatego eee, Trzy tam mają zostać To jest trzeci Nie wiem czy tu wysokości są takie same Znaczy powinny być, no niby, ale wiecie Dobra, tu zostają dwa, bo tam jeszcze górę trzeba rozszerzyć. E, tu odstaje tamten, dobrze, jest git. A i tu nie ma schodów. Tu nie ma schodów. Więc trzeba zrobić... Pyk. E, e, e? A, bo tu schodek i tak wypada. Cóż z tego, że ja wyciąłem tamtego? Oj, mega niewygodne te drzwi się zrobiły teraz. Dobra, dobra, wiem o co chodzi już. Więc tu też wypadnie schodek.

Po prostu nie będę w nich przebywał prawie w ogóle. Eee, czemu to jest... A, bo to jest jeszcze tutaj murek. No tak. No tak. No tak. I o tym trzeba pamiętać, że tu jest jeszcze jeden murek. Cyk, cyk, cyk. 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 O. I dopiero są te. te. Dopiero są szmegesy. Czemu się wydaje, że coś tu jest nie tak? W sensie to jest za wysokie. To na pewno jest za wysoko. I to tak dużo za wysoko. O! Teraz jest tyle samo. Ok. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz myk, myk, myk. I myk. Eee, tam jeden za dużo. Myk, myk. Teraz jest git? Chyba jest git. A jeszcze tu. Tak. Ok. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. No, i te tutaj na bokach. Tak, chyba są już identyczne. Chyba teraz jest super cacy. Nawet z jednej na drugą mogę sobie skoczyć i porównać. Jest rzeczywiście git. Pięknie. Teraz te boki muszę jeszcze ściąć, bo z tej strony nie jest ścięty. Eee, już się tym zajmuję. Tak, żeby nie zginął, byłoby fajnie. Eee, byłoby subcio. O. Dobrze. Dobrze, więc z tego jeszcze wycinamy? Pyk, pyk, pyk. Myk, myk. Chyba jeszcze jeden, no. Dobrze. Tyk. I tutaj, pyk. Okejka Jest git. Teraz z tej strony. I z tej strony. No i jest pięknie. Jest piękny. It's beautiful. Jest kozaczek. Tak mi się wydaje. Dobra, teraz muszę z daleka na to spojrzeć, czy rzeczywiście jest tak kozaczek, jak mi się wydaje. I będzie fajnie. Trochę życia znowu sobie zabrałem. No i tak wygląda wejście. Tak wy wygląda główna brama. No. Coś mi się tu nie zgadza. Tu się nie zgadza o jeden klocek. A widzicie, tu podciągnąłem wyżej, a tam za nisko. To dlatego, że to dlatego, że źle policzyłem, bo tam nie było jeszcze dodane. Wychodzi na to. Jakimś cudem zrobiłem to nie tak, ale właśnie po to się patrzy od boku, żeby to zauważyć. Dobra. Znaczy jest daleka, <laughs> nie od boku. Eee, okej, okay, więc to mamy ogarnięte i z tej strony wyszło zaskakująco źle, tak samo źle jak z drugiej strony, no tak to jest właśnie. E, 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 e. W komentarzach oczywiście możecie zagłosować, który budynek powinienem zbudować dalej, ja myślę nad koszarami jakimiś takimi skalniakowymi, bo przydadzą mi się jakieś takie wielkie koszary, gdzie będę miał bardzo dużo łóżek do postawienia, raczej znaczy, dużo miejsca na łóżka e, i myślałem, żeby te koszary zrobić w tamtą stronę. To takie kamienne, żeby tutaj szedł mur i tu nagle się takie wielkie koszary zaczną. Kiedyś to przykryję standardy, może jeszcze nie teraz, ale kiedyś pewnie tak. I wtedy by było cacy. Z tą bramą też trzeba coś zrobić. W sensie ja bym zrobił chyba tak, tak i tak, tak. Żeby ona nie była taka prosta, nudna, tylko żeby była taka właśnie podomykana. I na górze też bym zapuścił jakąś, jakiś murek. Tu. Tu i tu. Żeby... Tu znowu też nie było takie. Chociaż tutaj to może. O, tak byśmy zrobili. Tu może być to. Mm, pyk. Pyk i pyk i pyk. Albo nawet. Myk i myk. Czyli to po prostu wyglądało bardziej. Bardziej, bardziej dźwięcznie. O! Od razu bardziej pasuje do całej reszty, no nie? Od razu dużo bardziej pasuje do całej reszty. E, pochodnia, pochodnia. Żeby to wszystko ładnie rozświetlić. I chyba jest super sacy. Chyba jest naprawdę super sacy. Mnie się podoba. Ja jestem zadowolony. Wejście do zamku, moim zdaniem kozak. Kozak. Teraz jest noc, trochę się to wszystko zlewa jeszcze, ale w dzień będzie dużo lepiej. W dzień będzie wyglądało zdecydowanie lepiej. E -e -e. 480 żarcia, więc mamy taki bardzo podobny poziom. Punkty muszę wydać. Kolony points. Właśnie tak mi piszecie zawsze mnie za zaczął wydawać. Kupię sobie te efficiency, czyli będę jeszcze więcej ich zdobywał i to będzie bardzo dobre, 130%, więc zawsze to więcej. I jak zrobimy sobie te efficiency i capacity na dużo, to wtedy sobie zaczniemy robić banner safe zone, ulepszać go tak mocno, mocno, mocno i zwiększymy sobie. Banner safe zone działa tak, że mamy ten safe zone na zielono to jest miejsce, gdzie nam się nie respią zombiaki. Tam, gdzie jest zielono, tam się nie respią zębiaki. Im więcej tego ulepszamy, tym więcej mamy tego safe zona. Dużo osób się zmartwiło, że jak ja tutaj postawiłem bramę, no to będę musiał ją przesuwać w tamtą stronę, no bo przecież safe zone rośnie w każdym kierunku. Ale banner można przestawić. Podchodzi się po prostu w inne miejsce i się go przestawia. Czyli jak ja banner będę sobie przesuwał w tamtą stronę, tamtą stronę, to zawsze w tamtą stronę będę miał dodatkowy teren, a z tej strony ta brama zostanie w miejscu. I nie trzeba będzie w ogóle ruszać. Z tej strony ten mur wygląda okropnie, będę go musiał trochę usprawnić. W sensie nie ma tych y, łamań co trzeci. I to brzydko wygląda. Brzydko wygląda, ale generalnie cieszę się, że się udało zrobić tą bramę i że ona tak wyszła jak wyszła. Bo moim zdaniem wygląda całkiem spoko. Tak strzałą chciałem strzelić. Strzałą, ale nie z łuku tylko rzucić chciałem tą strzałą, wychodzi na to. Y, dużo schrudniej też wygląda to wejście. Bo jest po prostu takie poukładane fajne, wszystko widać. Taki trochę labirynt się z tego zrobił, no ale efektywność mega, 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 mega skoczy na pewno. I tak będę chciał tu dorzucić wielu łuczników. Ja tak naprawdę i tak tą obronę przeniosę do tamtej bramy, tylko się będę musiał zastanowić jakich ich poustawiać, żeby było dobrze. Tam jest bardzo zdobnie, a jak zacznę rozstawiać łuczników to się okaże, że nie bardzo jest praktycznie. To na pewno, bo zawsze tak jest. Więc wtedy jeszcze zrobimy redesign taki praktyczny. No, ale na razie wygląda to tak. Dobrze. No i tyle to jest w tym materiale. Jeżeli dotrzymaliście do końca, to bardzo byłbym wdzięczny za opinię na temat tego, czy wam się podobał taki format odcinku, gdzie tak, znaczy odcinka, gdzie tak naprawdę prawie w ogóle nie było montażu, tylko tak go dorzuciłem, żebyście mieli do oglądania proces budowania. Bo ja pobudowałbym sobie tutaj dużo, naprawdę dużo. Pytanie tylko, czy wy będziecie chcieli sobie to oglądać, takie dłuższe odcinki, bez y, y, większych przerywników tak o sobie lecą ciągiem praktycznie. Y, dobrze, tyle. Dzięki za oglądanko. Trzymajcie się. Cześć, cześć. papa. pa, pa, pa. pa. pa, pa.